opowiedzieć taką anegdotę związaną z serialem, w którym wiele lat temu występowałam, pod tytułem Białe Tango. To też taki chyba dla wielu osób, które śledziły te seriale, taki charakterystyczna scena, to Państwo pewnie pamiętacie, grałam wtedy w ciąży, byłam w ciąży z jakimiś dosyć agresywnymi teściami, przemieszczałam się samochodem, gdzie ciągle teściowa poprawiała tego teścia i mnie, jak jedziesz, a jedź w prawo, a jedź w prawo, a jak ty jedziesz, a zwolnij, a ty, ja siedziałam z tyłu z tym brzuchem takim ciężkim, pamiętam, że wtedy byłam jako postać oczywiście dosyć tym wkurzona, że ona ciągle go pilnuje, a jak się dziecko zasz, wolniej, szybciej, jest skręć w prawo, wziąć, i ja nagle postanowiłam jako ta postać, wydałam się jej potworny krzyk, i on się zaczął, że rodzę, krzyczałam, rodzę, zaczęłam się tak żyć, jakbym rodziła, żeby, więc oni się zatrzymali, ja wyskoczyłam z tego auta i paradiując tę teściową krzyczałam, jedź na lewo, jedź na prawo, jedź na lewo, jedź na prawo. I myślę, że bardzo wiele osób potem jak się spotykały, gdzieś przyjeżdżałam z koncertami, to tak mnie witały, o, przyjechała pani, jedź na lewo, jedź na prawo. Także to taka jedna opowieść, a inna opowieść, no taka, że tak powiem, kryminalna wręcz prawie, związana z tym serialem, była taka, że to był czas, kiedy żyliśmy z kartek, na kartki, nasze życie na kartki, każdy z nas gdzieś tam odbierał stosownie do, nie wiem, nie pamiętam wieku, czy stanu posiadania jakąś odpowiednią ilość kartek na przeżycie, na buty, na mięso, na jakieś tam inne rzeczy, na chleb, czy na co. Ja wtedy nie byłam zatrudniona nigdzie, bo byłam tak zwanym wolnym strzelcem, więc odbierałam te kartki w urzędzie swojej dzielnicy na Żoliborzu, pamiętam. No z wszystkimi ludźmi, którzy też tam w tym urzędzie odbierali, a nie w pracy, bo jak ktoś pracy, to w pracy odbierał. W związku z tym nie miałam permanentnie czasu, ponieważ wtedy intensywnie pracowałam, byłam w teatrze, grałam próby, miałam w teatrze, to dużo się wtedy kręciło właśnie różne rzeczy, więc ciągle nie miałam czasu pojechać odebrać tych kartek. Już jeden miesiąc minął, nie odebrałam kartek, drugi miesiąc minął, nie odebrałam kartek, więc tak. I nagle się okazało, że mamy jakąś niespodziewaną, nieprzewidzianą przerwę w czasie pracy na planie tegoż naszego Białego Tanga, gdzie ja z tym brzuchem, nie pamiętam w którym miesiącu ja tam byłam, piątym czy szóstym, ale już taki brzuszek fest miałam. Pamiętam taką debilną czapeczkę jakąś miałam, taką kolorową, zielony chyba płaszczyk, taki zapięty na tym brzuszku ledwo. Nagle 3 godziny czasu mieliśmy przerwy, bo trzeba było coś dowieść, czegoś nie, bo ja mnie nagle mówię, słuchajcie, błagam do kierownika produkcji, dajcie mi taksówkę, ja pojadę odebrać te kartki nieszczęsne, bo ja przecież coś też od czasu do czasu muszę jeść. No więc super, dostałam samochód nasz ten filmowy i pojechał ze mną kierowca do tego urzędu. Nawet przez chwilę pomyślałam, bo tam straszne kolejki były do tych kartek, że ponieważ mam ten brzuszek, to może mi się uda, no jak ciężarna, wejść bez kolejki. I tak też mi się udało, bo mnie przepuszczono natychmiast, proszę, proszę, proszę bardzo, jako kobietę w ciąży. Ja przez chwilę się ucieszyłam tym faktem, że to się tak udało, po czym weszłam do takiego wielkiego pomieszczenia, gdzie ileś stało biurek i ileś tych ludzi wydawano kartki, więc to nie było tam żadnej mowy o jakiejś takiej no, intymności czy prywatności, wszystko było na widoku wszystkich. I ja właśnie dałam swój dowód, że proszę, chciałam kartki odebrać, taka szczęśliwa, i pani spojrzała na mnie i mówi, zaświadczenie pani ma? A ja mówię, jakie zaświadczenie? No dowód, to trzeba mieć zaświadczenie na kartki. A nie, no który to miesiąc? I patrzy na ten mój brzuch i mnie pot właściwie oblewa po plecach. Ja mówię, słucham, no a czemu pani pyta? No mówię, jak to, przecież pani się należą podwójne kartki. Przecież pani jest w zaawansowanej ciąży, jak to? To pani nikt nie powiedział, lekarz pani nie powiedział, że pani się kartki należą podwójnie. Ja w ogóle zbarałem, wiem, matko boska, no i co ja mam teraz zrobić? Pomyślałam, ale no przerażona, no mówię, przecież nie powiem przy tych wszystkich ludziach, że to jest sztuczny brzuch mam, tak? No jak weszłam ze sztucznym brzuchem? Więc mówię, nie no, wie pani, no nie mam, a zaczęłam dukać. Ona mnie wyręczyła, ale to nie szkodzi, pani, to nic. To ja pani dam, tak będę miała zaufać, to w przyszłym miesiącu pani mi przyniesie zaświadczenie od lekarza. I wydała mi te podwójne kartki. I ja te podwójne kartki wzięłam.
bo po prostu nie wiedziałam, co zrobić i wyszłam i przez wiele, wiele miesięcy po prostu w ogóle już nie odbierałam tych kartek. Nie pojawiłam się ani razu sama po te kartki w urzędzie, co raz na jakiś czas udało mi się jakoś to zrobić, żeby dać komuś dowód i wyprosić, żeby ktoś mi odebrał te kartki, ale generalnie właściwie przez to, że chciałam sobie ułatwić życie, praktycznie przestałam odbierać kartki, bo nie wiedziałam, co zrobić, no przecież nie powiem, no co, jak mi zada pytanie, co z tym dzieckiem, co z tą ciążą i tak dalej. Także takie, dlatego mówię, że troszkę kryminalna historia się z tego